Witam wszystkich bardzo serdecznie w trzeciej części Let's Play Lemmings. Dzisiaj przejdziemy sobie 5 kolejnych poziomów. Zaczniemy od 11. Keep your hair on, Mr. Lemming. Musimy uratować 83% lemmingów. Także zaczynamy. Tak, widzicie, tutaj jest coś dziwnego, a mianowicie taka ściana z strzałkami. I to oznacza mniej więcej tyle, że można ją jakby przekopać tylko od tej strony, a od tej się nie da. Więc trzeba będzie jakoś obejść i zacząć kopać stąd. A tutaj mamy podłoże z stali, czy czegoś takiego, w którym w ogóle nie można kopać, w którym wybuchające lemmingi nie zostawiają żadnego śladu i tak dalej. Także tyle wstępu. Używamy lemmingów wspinaczy. Weźmy sobie 3, na wszelki wypadek. Wszystkim dam parasolki, w razie czego. Nie wiem, chyba wcześniej nie było lemminga wspinacza, czy był? Chyba był. Już nie jestem pewna. W każdym razie one potrafią się wspinać po pionowych powierzchniach. Dobra, tutaj damy sobie blokera. A tym każemy kopać tutaj. Żeby reszta lemmingów mogła się tutaj dostać. Możemy w sumie już przyspieszyć ich spadanie. O, widzę, że temu się znudziło. Kopanie. Nie wiem dlaczego. Okej. Musimy jeszcze tylko wysadzić blokera, nie wiem czy zdążę. Bo inaczej wszystkie lemmingi oczywiście zaczną wracać. Dobra. Nie udało się do końca tak jak chciałam. Ci oczywiście muszą się jeszcze wspiąć na tą ścianę. Także też musimy na nich poczekać. No i tak będą przez tymi, którzy wracali. Okej, czyli czekamy. Aż wszystkie lemmingi bezpiecznie dotrą do wyjścia. Dosyć fajny jest ten poziom. Wspominam właśnie, jak kiedyś zastanawiałam się, jak go przejść. No ale jeśli się wie, jak to już nie jest zbyt trudne. Dobra. Wszystko ok. Przechodzimy do poziomu 12. Patience. Musimy uratować 50% lemmingów. To jest też dość fajny poziom. Chociaż lemmingi spadają, widzicie, właściwie w najwyższej możliwej szybkości. Także jest ich dosyć gęsto. I pierwsze, co trzeba zrobić, to postawić blokera tutaj, żeby lemmingi nie spadały tam na dół. Kiedy będą wracały. Okej, udało mi się pierwszego możliwego. Nikt nie zginął, jest dobrze. No i teraz kopiemy w tej ścianie. Następną rzeczą, którą trzeba będzie zrobić, to postawić tutaj schodki. Właściwie już tyle z tego poziomu, tylko pewnie te schodki tutaj nie dosięgną, także trzeba będzie parę razy poskręcać, żeby się udało. O! Nawet całkiem nieźle wyszło. Dobra, możemy wysadzić tego blokera, bo już jest nam niepotrzebny, przykro mi. Okej, także kolejny poziom zaliczony. Jeszcze nawet lepiej niż zwykle mi wychodzi, bo zwykle te schodki były tak, tak, a potem jeszcze tak. Także całkiem okej. Kolejny poziom, dosyć trudny, muszę wam powiedzieć, z którym mam okropne wspomnienia. Poziom 13, We All Fall Down. Zaraz powiem wam, na czym on polega. Jest też taka presja, że ani jeden lemming nie może zginąć, ponieważ musimy uratować 100%. Dobra, na chwilę dam pauzę. Tutaj mamy taką jakby fragment podłogi. Dosyć cienki, ale jeśli lemmingi dojdą na sam jego koniec i spadną stąd, to roztrzaskają się o ziemię. Jak widzicie, jedyną opcją nam dostępną jest właśnie kopanie. Nie mogę się teraz na nie przełączyć, ale jeśli lemming będzie kopał, to spada z odrobinkę mniejszej wysokości i może przeżyć. Także trzeba te wszystkie lemmingi, które przyjdą, zmieścić właśnie, kopać nimi tak, żeby jeszcze wszystkie się zmieściły, nie mogą być zbyt duże odstępy. No i wszystkie muszą przeżyć. A teraz wam jeszcze powiem, jeszcze przy okazji trzeba ekran przewijać czasami. To też jest stresujące. Teraz powiem wam, dlaczego mam z tym złe wspomnienia. Na szczęście widzicie, jest wolna prędkość, więc są dość duże odstępy między lemmingami, jest więcej czasu. A złe wspomnienie mam dlatego, że kiedy grałam na Amidze, my mieliśmy tylko jedną myszkę do Amigi i no wiadomo, z racji swojego wieku już i grania w nią w różne gry, ona była dosyć zepsuta.
Znaczy nie tyle zepsute, co po prostu przyciski były wyrobione, zwłaszcza właśnie lewy klawisz. I po prostu on nie działał za każdym razem. Działał tylko jak się jakoś tam odpowiednio kliknęło, tam... Nie, shit. O, jeszcze raz. Sorry. Zagadałam się. No, pierwszy super fail w Lemmingach. Przykro mi. Jeszcze raz. Dobra. No, a czym by były Lemmingi bez... śmierci wszystkich w tym poziomie. Znaczy nie wszystkich, ale większości. Dobra. Także nawet jeśli ja klikałam na Lemminga, to nie zawsze działało i to było strasznie frustrujące, więc generalnie moje granie przed komputerem wyglądało tak, że siedziałam z obydwoma rękami, z obydwoma dłońmi na właśnie tym jednym klawiszu myszki i klikałam gorączkowo po prostu w każdego Lemminga. No i za którymś tam razem się udawało to jakoś przejść. Także takie koszmarne wspomnienia. Mam nadzieję, że teraz już pójdzie bez problemów. Bo z myszkami, które są nowe, nie powinno być problemów. Ja akurat ostatnio sobie kupiłam nową, wiem, że to nie ma zbyt wielkiego znaczenia. Ale tak mi się przypomniało. Okej. Okay. Na razie jest dobrze. Muszę to przesunąć. To jest najgorsze, że ani jeden nie może spaść. To jest takie też... się czuje presję po prostu. Dużo was tam jeszcze? Nie liczyłam. Jak grałam na midze, to jeszcze liczyłam, za ile lemmingów koniec. Jakoś mi to pomagało. Dobra. Jeszcze sporo miejsca zostało. Także na szczęście tym razem się udało. Ale poziom na pewno do najprostszych nie należy, przynajmniej dla mnie. Musimy poczekać. Okej. Kolejny poziom. 14. Origins and Lemmings. Musimy uratować 75%. Tak jak widzicie, poziom wygląda na dość długi. Chociaż, no, nie jest zbyt trudny. Tutaj nie trzeba stawiać żadnego blokera, bo... po prostu tutaj żaden lemming nie spadnie. Bierzemy sobie lemminga górnika. I tutaj będziemy kopać pod kątem 30 stopni w dół. Myślę, że jakby kopać prosto, to w sumie nie wiem, czy by się lemmingi zabiły, czy nie. Ale jakoś zawsze tutaj kopię w dół. Widzicie, możemy się jeszcze przyjrzeć. Tutaj musimy przejść właśnie przez parę takich kolumn i przejść. No, poziom jest taki dosyć, powiedzmy, długi. To znaczy, nie wiem. No, na długość jest długi, ale nie jest jakoś tak, powiedzmy, wymagający za bardzo. Dobra, pozwalamy kopać dalej. Teraz będziemy kopać schodki. Sorry. Będziemy budować schodki. Nie wiem, czy mówiłam, ale właśnie lemmingi stawiają po 12 schodków. I trzy ostatnie można usłyszeć. O, raz, dwa, trzy. Widzicie? Dzięki czemu właśnie jeśli są jakieś, powiedzmy, większe dziury w ziemi, przez które trzeba zbudować schodki, to możemy już się przygotować, żeby kliknąć na tego lemminga, który kończy budowę, żeby na przykład nie spadł nam prosto na przykład do wody, czy coś takiego. To też jest bardzo przydatne. Okej, okay. I tutaj znowu trzeba się przygotować, że będziemy budować schodki. Można by też chyba wykopać schodki takie, które sięgają dotąd i tylko przekopać przez to i wtedy by szły górą. Ogólnie sposobów jest całkiem sporo, no ale najlepiej wziąć chyba najprostszy, jaki się zna. Okej. Okay. Zabrakło trochę. Okej. Okay. I teraz znowu kopiemy. Tam jeszcze lemmingi spadają, a tutaj już jest wyjście, także możemy to przyspieszyć. Dobra. Teraz mamy falę lemmingów, która będzie dążyła do wyjścia. No i zawsze kiedyś lubiłam obserwować, jak potem, zwłaszcza w późniejszych poziomach, gdzie tych konstrukcji, powiedzmy, zbudowanych przeze mnie, czy tam wykopanych przejść było więcej, obserwować, jak lemmingi przez nie przechodzą. A wy co tutaj wracacie?
Och, z tymi lemmingami. Jeszcze się okaże, że ten będzie ostatni. A może nie. Dobra. Nie chciałabym zbyt długo na nich czekać. No, wskakujcie już. Okej, i zabierzemy się za ostatni poziom w tym odcinku. Poziom 15. Don't let your eyes deceive you. Czyli nie pozwól swoim oczom się zwodzić. Coś takiego. Gdzie poziom wygląda na całkiem spory. Tutaj lemingi będą wypadały. Tutaj jest wyjście z poziomu. Zaraz się jeszcze zresztą bliżej niemu przyjrzymy. Musimy uratować 80%. Okej. Najpierw mamy do przejścia 3 takie kolumny, przez które, jak możecie się domyślić, trzeba będzie się przekopać. Następnie mamy naprawdę dosyć sporych rozmiarów dziurę, więc tutaj trzeba będzie zbudować schody. I tu tak samo trzeba zbudować schody, ponieważ to jest bardzo niebezpieczna dla lemingów pułapka. Może uda mi się poświęcić jednego leminga, żeby pokazać wam, jak to działa. Dobra, rozpoczynamy. Zaczniemy od kopania. Tutaj też zrobię sobie takie jakby 3 sloty lemmingów. Zaraz zobaczycie, o co mi chodzi. Nie wiem, jak to wam opisać. Najpierw każemy temu kopać. I spróbuję tutaj wpuścić około 5 lemmingów. 1, 2, 3, 4... To jesteś piąty. I tutaj postawimy blokera. Najlepiej postawić go tutaj, ponieważ tutaj jest miejsce, żeby on wybuchł, bo tak to by na przykład rozwalił schodki albo coś takiego. Dzięki temu, że tutaj jest mniej lemmingów, lemmingi nie będą mi się piętrzyły nad tą wielką dziurą, która jest tutaj. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Okej. I teraz przepuścimy 2 lemmingi. Tutaj 1. No albo 3, nie wiem, czy uda mi się złapać tego. Okej. W razie, gdyby mi się nie udało tymi 2, to tutaj mam kolejne 2 do prób i błędów. Dobra, niech ktoś tutaj przyjdzie. Można też by kopać tędy, ale jakoś zawsze kopię górą. Dobra, i przygotowujemy się do stawiania wielkich schodów. Najlepiej zacząć najniżej, jak się da. Tylko nie można też kliknąć za późno, bo wtedy lemming po prostu zejdzie tam do tej przepaści. Niestety obydwoje idą dosyć blisko siebie. Wolałabym, żeby był między nimi... O, czemu ty wracasz? No to sobie wracaj. Wolałabym, żeby był między nimi troszeczkę większy odstęp, bo tak byłoby właśnie łatwiej. Okej. Najlepiej właśnie, kiedy on kończy, od razu się przygotować i na niego kliknąć, więc teraz będziemy pilnować tego lemminga, żeby mu się nic nie stało. Resztą się na razie nie przejmujemy. Okej. Myślę, że jeszcze raz każemy mu budować schodki, żeby było na pewno bezpiecznie. Tak. I myślę też, że to będzie lemming, którego życie poświęcimy. Na rzecz pokazania wam, jak działa ta szubienica. To jest właściwie taki rodzaj szubienicy. Także temu pozwolimy w nią wpaść, a temu każemy budować tutaj schodki. No przykro mi. Poświęcisz się. No, więc taka mała, niepozorna pułapka, ale jeśli by tu wpadały wszystkie lemingi, to by po prostu ginęły. I kiedyś właśnie puszczałam tutaj wszystkie lemingi, bo myślałam, że już będzie bezpiecznie, a wpadał mi tutaj cały rząd lemingów na tą szubienicę. Więc to nie było zbyt fajne. Okej, tutaj już mamy bezpieczną drogę. Jeszcze się upewnię, że jest bezpieczna, bo czasami... No w tym poziomie akurat nie, ale się zostawia już, bo myśli się, że jest bezpiecznie, puszcza się wszystkie lemingi, a nagle się okazuje, że ten nie dotarł, bo coś mu się stało. Dobra, jest okej. Wysadzimy blokera numer 1, wysadzimy blokera numer 2. Tutaj lemingi ciągle spadają, więc przyspieszymy też. No, nie wyszło mi to przyspieszenie, ponieważ akurat lemingi się skończyły. Tak też bywa. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda, jak one tutaj wszystkie chodzą. No i właśnie dzięki temu, że blokerzy byli w tych kolumnach, to tutaj
było miejsce, żeby właśnie, nie wiem, nie przedziurawili nam dna czy coś takiego. Albo właśnie schodków nie rozwalili. Więc mamy naprawdę spory rząd lemingów tutaj idący. Fajnie to wygląda, jak tak wszyscy idą i spadają. Ten był jakoś wyjątkowo pierwszy, nie wiem dlaczego. No nie pozostaje nam nic innego, jak czekać. Bo właściwie, no już tutaj nie ma nic do robienia, tylko po prostu obserwacja naszego zwycięstwa. Fajnie wygląda, jak wchodzą po tych skokach, jak podskakują. Także to chyba był najdłuższy poziom, jak do tej pory, tak mi się wydaje przynajmniej, że taki najbardziej skomplikowany. No ale udało nam się go przejść, to znaczy mnie się udało go przejść. Mam nadzieję, że spodobał wam się ten odcinek. Zapraszam was do kolejnych. Pa, pa!